dosyć długa przerwa między sezonem 3 a 4, ale w końcu ten wyczekiwany sezon 4, czas zacząć. Zapraszam bardzo serdecznie na otwarcie sezonu 4 w polskiej lidze sim racingowej. Tym razem jesteśmy na torze w Austrii. Przed nami dwa ciekawe wyścigi. No i zobaczymy, komu tym razem uda się zdobyć pole position training. Tym razem wygrał Aleksander Rogoza. Nowy sezon, to też nowy kalendarz, nowe malowania, no i przede wszystkim nowe zespoły, ale także nowe twarze. Przed nami ciekawa rywalizacja. Zobaczymy, kto tym razem popisze się najlepszymi występami na przestrzeni całego sezonu. Chwilowo przepraszam za małe problemy z live timingiem, ale już wszystko powinno grać i tańczyć. Kwalifikacje 15-minutowe przed nami. Aleksander Rogoza na naszych ekranach. No i tak, Mateusz Ziobiński, który przecież świetnie w sezonie czwartym pojechał, tym razem ósmy czas w tym dzisiejszym treningu. No i zobaczymy, co uda się zrobić w kwalifikacjach. Scuderia Comandante, jak widzimy, w nieco innym malowaniu niż dotychczas. Pojawiło się więcej czarnego na samochodzie. No i już teraz kwalifikacje możemy zacząć. Tor w Austrii, czyli Red Bull Ring, 4 km 318 metrów. Dosyć wiele jest teorii, ile tutaj jest zakrętów. Pojawiały się właśnie takie, że jest 8, 9 czy nawet 10 zakrętów. Także jeśli o to chodzi, to może to zostawmy gdzieś tam z tyłu. To, który w zasadzie od samego początku Polskiej Ligi Sim Racingowej gościł naszych kierowców. No i zobaczymy, jak sobie poradzą na tym torze dzisiaj. Ten samochód, nieco odbiegający od poprzednich standardów, bo nie jest to żaden z samochodów Formuły 1, ale status FT60, co ciekawe, z nadwoziem w specyfikacji Formuły 3, więc aż tak bardzo od tych najszybszych bolidów nie odbiegamy, jednakże ta różnica poniekąd jest. Rekordów Polskiej Ligi Sim Racingowej bić nie będziemy, jednakże jest to samochód, który będzie poniekąd ułatwiał rywalizację. Jest to w prowadzeniu samochód o wiele prostszy, więc zobaczymy, kto te 690 kg uciągnie tak, żeby pojechać jak najszybciej w tym sezonie. Co ciekawe, jest to pierwszy samochód z systemem Halo w PLS. No i zobaczymy, czy nie ostatni. 270 koni mechanicznych, tyle mają do dyspozycji kierowcy. No ale już przejdźmy do tego, co się dzieje w kwalifikacjach, bo na razie Tomasz Wach na prowadzeniu, minuta 22.638. Na drugim miejscu Szymon Frelik, trzeci Szwajkowski, później Kalbarczyk, no i Rogoza przed momentem wskoczył na miejsce numer 5. Wiele nowych zespołów, wiele nowych twarzy. Są oczywiście stare nazwy, stare nazwiska, tak jak wcześniej mówiliśmy o Scuderii Comandante. I akurat jeśli chodzi o ten zespół, malowanie się zmieniło, ale jeśli chodzi o nazwiska występujące w tym zespole, to akurat zmian nie ma. Pittsburgh Penguins, nowy zespół, no w zasadzie zespół o nowej nazwie, ponieważ został on najprawdopodobniej tutaj założony na podstawie The Speed Sim Racing. A za jego kierownicami będą siedzieć Jakub Kalbarczyk, Maciej Miłosz oraz Patryk Smagacz. Chrome Lizards, który znany, popularny, wielu zawodników
wielu kibiców lubiło ten zespół, no i bardzo często zresztą był on na naszych ekranach. To jest akurat Kal Barczyk z zespołu Pingwinów, aktualnie na 5. miejscu. A to jeszcze Mateusz Guzowski. W każdym razie, kolejny zespół, Pfefferbrot eSport Eurobeat, a za jego kierownicami Sielski, Kominek, Pellowski, Royal Blue Racing, Roszak, Frelik, Maciaszczyk. Także kolejna zmiana, jeśli chodzi o Maciaszczyka. Kolejny transfer, no i teraz Guzowski ląduje na ścianie i to jego okrążenie, no do tych udanych oczywiście nie należy. Kacper Michalak na pozycji 12. Dalej mamy Citroen, Anvil, Włocławek. A w kokpicie tego zespołu Płotkowski, Paluszewski, Szymanek. Później Papor Jonasz Racing, Binczyk, Ślązek, Piętka. Jako Tako Racing, Bakuniak, Kurowski, Lisowski. No już dalej nowo powstałe zespoły, czyli Pasieka, Pszczela, Wielokwiaty, zespół, który właśnie widzimy na naszych ekranach. Michalak, Rogoza i Dawid Krupa. Matelele Spin Racing, czyli ten zespół, którego wcześniej widzieliśmy wypadek, aktualnie za jego sterami będą Sandak, Guzowski oraz Sazon, Amberia Racing Team, Jasiński, Kozak. Później Feeder Sport Poland, Szwajkowski oraz Sterniczuk, Neon Sport Masters, Siwek, Kulesza, G-Hunters, Michon, Gawlikowski, Kaczmarkiewicz i ostatni zespół z jednym kierowcą, Zachary Munkacy, One Lap Down, Cosworth, North America. Tak nazywa się ostatni zespół. Jest także w cudzysłowie zespół kierowców niezależnych, kierowców niezrzeszonych i tam za sterami Tomasz Wach oraz Daniel Stepkowski. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kierowców. Cały czas Tomasz Wach na prowadzeniu w tych kwalifikacjach. Szymon Frelik na miejscu numer 2. Niewielka różnica między tymi kierowcami. Także Kal Barczyk bardzo blisko, bo tutaj we trójkę panowie w jednej dziesiątej sekundy. Stepkowski już ma w tych dziesiątkach zapisaną siódemkę, bo to jest czas minuta 22.719. No i na 5. miejscu Patryk Szwajkowski. 6 minut 17 sekund do zakończenia tej sesji kwalifikacyjnej. No i Kal Barczyk będzie kończyć to okrążenie. Jaki to będzie czas? Mamy kolejnego kierowcę na pole position. Kal Barczyk z rekordem. Minuta 22.592. Jako pierwszy zawodnik poniżej minuty 22.600. No i zobaczymy, czy ten czas ktokolwiek zdoła przebić. A Rogoza właśnie kończy swoje okrążenie pomiarowe. Jest ostatni zakręt, trochę z poślizgiem, jak widzimy. Ale jaki będzie rezultat tego zawodnika? Jak na razie 11. pozycja. No i na tej 11. pozycji Rogoza zostaje. Waldemar Bakuniak przecina linię start-meta. I tutaj, jak widzimy, również bez poprawy. Szymon Frelik. Walka o drugie, o pierwsze miejsce. I czy zdoła się poprawić? No, troszeczkę gorszy czas. Około 5 setnych sekundy. Gorszy czas od swojego poprzedniego. Wraca teraz do boksu. Stepkowski kończy okrążenie. Czy uda się wskoczyć na podium jeszcze w tych kwalifikacjach? Tutaj no już o wiele gorszy, prawie pół sekundy straty do poprzedniego okrążenia, więc no niestety tutaj dosyć pechowo żółta flaga w sektorze drugim. Marek Prędkiewicz kończy kółeczko, czy skoczy gdzieś tam do pierwszej piątki. Prędkiewicz wyśmienicie pokazywał się w poprzednim sezonie,
Te jego wyścigi były na naprawdę dobrym poziomie, zresztą cała Scuderia Commandante bardzo dobrze sobie radziła. Jest poprawa, Marek Prędkiewicz jednakże zostaje na miejscu ósmym. No i nasz mistrz sezonu trzeciego, Mateusz Ziobiński, na naszych ekranach dziewiąta pozycja aktualnie w kwalifikacjach i jak uda się pojechać w tym momencie. Mateusz Ziubiński kończy okrążenie i to, czy to będzie jakaś poprawa? No nie, raczej nie. Mateusz Ziubiński zostaje na pozycji dziewiątej. Tutaj za dużo się nie zmieniło. Po trawie jeszcze jedzie ten zawodnik. No i wycofuje się z kolejnego, z prób rozpoczęcia kolejnego okrążenia. Aleksander Rogoza na naszych ekranach tymczasem. No i z poślizgiem teraz wjeżdża w drugi sektor. No i za moment wjazd. Ostatnie 3 minuty do zakończenia tej sesji kwalifikacyjnej. No i Rogoza decyduje się na jednak zjazd na powrót do swoich mechaników. Bakuniak na pozycji 17. Dzisiaj mamy 22 kierowców swoją drogą. Na gridzie zostały utworzone dwa splity, kierowcy zostali poniekąd podzieleni, no ale mamy pewność, że wyżej będą ci szybsi kierowcy, no i straciłem połączenie z serwerem, ale miejmy nadzieję, że uda mi się powrócić jak najszybciej. Powracamy już do rywalizacji, 40 sekund do zakończenia sesji kwalifikacyjnej. No i Kalbarczyk cały czas na prowadzeniu, Patryk Roszak na miejscu numer 2 tym razem. No i Tomasz Wach na trzeciej pozycji. Już niedługo zawodnicy zakończą rozpoczynanie kolejnych to okrążeń. Właśnie wywieszono flagę w czarno-białą szachownicę. No i już za moment dowiemy się, kto tak naprawdę stanie na prowadzeniu w tym wyścigu. Także zaczynamy okrążenie formujące do pierwszego wyścigu w sezonie czwartym w polskiej lidze sim racingowej. No i tymczasem możemy zobaczyć, jak wygląda kolejność na starcie. Jakub Kalbarczyk na prowadzeniu, Tomasz Wach drugie miejsce. No i to jest pierwsza linia, co ciekawe, Tomasz Wach kierowcą niezależnym. Patryk Szwajowski na trzecim, no i Szymon Frelik na czwartej pozycji. Później Stepkowski i Aleksander Rogoza. No to widzimy pierwsza szóstka, dużo walki będzie. Patryk Roszak na miejscu siódmym także. No i Paweł Andrzejewski na pozycji ósmej, Damian Sielski dziewiąty, dziesiąty Marek Prędkiewicz, jedenasty Mateusz Ziobiński, mistrz sezonu trzeciego, no i na dwunastej pozycji Michał Tukaj, trzynasty Mateusz Guzowski, później Chris Kaczmarkiewicz, później z kolejnej linii Norbert Michon oraz Waldemar Bakuniak, Maciej Sandak z pozycji 17, no i Mateusz Kulesza z pozycji 18, 19 Bartosz Binczyk i 20 Damian Kominek, ostatnia linia Kamil Gawlikowski i ostatnia pozycja Kacper Michalak z pasieki pszczeli, z pszczelej wielokwiaty. Tak wygląda kolejność na starcie, no i 30 minut w wyścigu przed nami, zobaczymy kto sobie najlepiej poradzi, no i na co możemy liczyć, jeśli chodzi o cały ten sezon numer 4. Czekamy na ustawienie się na polach startowych. No i już niedługo
Jeszcze chwilę musimy poczekać. Zaraz zapalą się czerwone światła, no i polecimy. Jeden z kierowców będzie startował z alei serwisowej. Patryk Roszak zdecydował się na taki start, także jedno pole startowe będzie tam puste. No i czekamy teraz na zapalenie się czerwonych świateł i oficjalne rozpoczęcie sezonu czwartego. Już słychać powoli silniki, słychać też światła startowe. Zaczynamy, czy Jakub Kalbarczyk tutaj poradzi sobie, czy obroni pozycję lidera bok w bok teraz z Wachem. Pierwszy zakręt i Kalbarczyk jednak na pozycji lidera, bardzo dobre wyjście. Tomasz Wach na drugiej pozycji, Szymon Frelik na trzeciej, za nimi Szwajowski, no ale Szwajowski w tym momencie z Rogozą bok w bok i Rogoza po wewnętrznej tutaj powinien bezproblemowo, tak jest, Rogoza wskakuje na miejsce numer 4, ale ta stawka nam się rozjechała. Tutaj walki, Damian Sielski lideruje w tym konwoju, no i jest kontakt teraz ze Stepkowskim, z Pawłem Andrzejewskim, przepraszam. Jak widzimy, to malowanie Chrome Lizard zostało nieco zmienione, więc już ciężko się połapać, jak te wszystkie zespoły teraz, no jak zmieniły się wizerunkowo. Paweł Andrzejewski tymczasem z Damianem Sielskim bok w bok, no i to Sielski bez żadnego problemu, a Szymon Frelik w tym momencie walka z Kalbą Barczykiem, ale okazało się, że na pierwsze miejsce będzie musiał sobie jeszcze trochę popracować, ale udało się wyprzedzić za to Tomasza Wacha, który spadł na pozycję trzecią. No i Rogoza cały czas gdzieś tam z tyłu, ale będzie tutaj szukał okazji do wyprzedzenia swoich rywali. Również bardzo dobry start tego zawodnika. Za nim Szwajkowski, no i teraz bardzo blisko tylnego skrzydła Wacha, ale jednak to Wach okazuje się szybszy na tej prostej i żadnej tutaj akcji wyprzedzania być nie powinno. Innym torem jazdy przejeżdżają tutaj kierowcy zakręt numer 1, bo widzieliśmy Frelik i Kalbarczyk nieco inaczej te zakręty przejeżdżali. No i tutaj jak widzimy kolejna walka, tym razem Szwajkowski oraz, o ile się nie mylę, Maciej Sandak, nie, Szwajkowski i Michoń. Szwajkowski i Sielski, przepraszam. Także bok w bok teraz ci panowie. No i wypada z toru Norbert Michon. Teraz powraca na tora. Nie doszło tam do kontaktu, na szczęście. Panowie zostawili sobie dosyć sporo miejsca, więc tutaj bez żadnego problemu powinni te zakręty przejeżdżać. No ale ta walka, jak widzimy, cały czas trwa na pewno. Mają ochotę na więcej panowie, tymczasem walka na pozycję lidera, bo Frelik próbuje znowu na tych samych zakrętach, jedzie cały czas, przynajmniej próbuje jechać po swoje, mimo to, że Kalbarczyk ma wykręcone najszybsze okrążenie tego wyścigu, to wydaje się, że zdecydowanie tutaj blokuje Frelika, który jednak jak najszybciej chciałby aktualnego lidera wyścigu wyprzedzić. Wyścig 30-minutowy, zmiana formatu, wcześniej te wyścigi odbywały się na łamach okrążeń, za to teraz przeszliśmy na minuty. No i Kalbarczyk po raz kolejny wykręca rekord wyścigu, ale Paweł Andrzejewski go bardzo szybko przebił, bo wykręcił czas minuta 23.707, ale tego realizator z tego co widzę nie pokazał. No i dalej, walka o pozycję lidera, nie, za to walka o pozycję numer 3 Rogoza z Wachem. No Wach tutaj broni się bardzo, no tutaj trzeźwa jazda tego kierowcy i raczej na tych pozycjach się za dużo zmienić nie powinno, ale Michon teraz w tarapatach, bo Kulesza tuż za nim, chociaż wydawało się, że ci panowie właśnie zamienili się pozycjami. No w każdym razie, no możemy to zostawić przynajmniej teraz. Szymon Frelik tym razem nie atakuje właśnie tutaj, nie jedzie bok w bok ze swoim no największym rywalem dzisiaj. No wydaje mi się, że on będzie walczył z Kalbarczykiem o zwycięstwo podczas dzisiejszego wyścigu. Szwajkowski tymczasem walka z Kuleszą. Na ostatniej pozycji Michał Tukaj, bardzo, bardzo daleko.
Hamlik Gawlikowski 20, no i walka Guzowskiego i Stepkowskiego na pozycjach 8 i 9. Jeden z zawodników tam naniósł trochę brudu na tor. Sielski chyba wyjechał poza tor i prawie tutaj doszło do kontaktu, chociaż być może tam lekko dotknęli się panowie. No i teraz jest atak. Sielski atakuje Maćka Sandaka, bok teraz także z przodu. Widzimy Szwajkowski versus Kulesza, kolejna edycja tej batalii. No i zarzuciło trochę samochodem Sandaka, ale dalej tutaj panowie, jak widać, walczą, no ale także walczą tutaj kierowcy na pozycjach lidera, bo Szymon Frelik teraz skakuje na miejsce numer 1. Nie widzieliśmy tego wyprzedzania w całości, ale świetnie poradził sobie z Kalbarczykiem i wskakuje teraz na pozycję lidera Szymon Frelik. Świetna jazda podczas dzisiejszego wyścigu, dzisiejszego początku wyścigu właściwie, bo dopiero nieco ponad 5 minut minęło, a już tyle się działo. Guzowski, Stepkowski dalej tutaj jadą bardzo, bardzo blisko siebie i również moglibyśmy spodziewać się jakiejś walki. Kasper Michalak również blisko Kaczmarkiewicza. Te straty są naprawdę bardzo małe. Szymon Frelik około pół sekundy teraz różnicy między nim a Kalbarczykiem. No i czy będzie atak tutaj do T1 Michalak i Kaczmarkiewicz? Bok po zewnętrznej kierowca zespołu, który produkuje także miód oprócz samochodów wyścigowych. No i Stepkowski, pozycja numer 9, broni się teraz przed Michonem i prawie, ale bardzo wąski tor jazdy Michona. I także tutaj no, nie dało się nic zrobić. Szymon Frelik, Kalbarczyk, Wach, tak wygląda pierwsza trójka. No i cały czas jadą ci kierowcy obok siebie, około pół sekundy różnicy akurat między tymi kierowcami, mówiąc tutaj o pierwszej dwójce, no ale także o pozycjach 3 i 4, bo też bardzo blisko są ci panowie, ale jednak te dwie dwójki zdecydowanie się od siebie oddalają. No i tutaj dosyć spory konwój, Sandak, Michalak, Kaczmarkiewicz, tak wygląda właśnie walcząca trójka. Co ciekawe, no można było słyszeć właśnie teraz i pewnie będziemy słyszeć nieraz. Te samochody wyścigowe mają klaksony, więc wydaje mi się, że bardzo często ci kierowcy będą ich używać. Sandak, błąd teraz w ostatnim zakręcie, stracił na pewno trochę setnych sekundy, no ale to mimo wszystko Michalakowi nie pomogło. Teraz za to ten dosyć słaby wyjazd z zakrętu numer 1 może jakoś przeinaczyć się w większą batalię. Kaczmarkiewicz i Patryk Roszak. No kilka razy tutaj Roszak zmienił tor jazdy. Nie wiedział, czy być może no po prostu no nie znalazł miejsca, gdzie można było zaatakować, ale teraz Roszak robi to bardzo dobrze. No dociśnięty teraz tutaj do trawy, więc tak naprawdę na małe ruchy może sobie pozwolić Patryk Roszak. No i po wewnętrznej teraz późniejsze dohamowanie dochodzi do kontaktu i jeszcze z tyłu Sielski obrywa od samochodu Kaczmarkiewicza. Dostał rykoszetem w tej batalii. No i Patryk Roszak ląduje na miejscu 15. Maciej Sandak na 13 pozycji broni się tutaj przed Michalakiem, a Paweł Andrzejewski, jak widzimy, przed Prędkiewiczem. Na pozycjach 1-2 ta sytuacja już się unormowała. Różnica jest trochę większa. Frelik 0,8 sekundy ma przewagi nad Kalbarczykiem i jak na razie nie zanosi się na to, żeby cokolwiek miało się zmienić. Kolejna zmiana, jeśli chodzi o sezon czwarty. Zmienił się dostawca opon. Wcześniej to była firma Spinelli. Jednakże w tym sezonie no już dostawca samochodów wyścigowych Tatus zadecydował, żeby te opony dostarczała firma Hankook, ale mimo to Spinelli pozostał jako partner strategiczny dla polskiej ligi.
sim racingowej. No i bok teraz, Prędkiewicz i Andrzejewski. Świetna walka tych kierowców i walka, no, w zasadzie odwiecznych rywali, bo już naprawdę długie miesiące ścigają się w PLS-ie. Halbarczyk tymczasem walka z Tomaszem Wachem. Może nie teraz, ale na pewno na taką walkę się zanosi i wydaje się, że niedługo może dojść do jakiegoś rozwiązania. Tomasz Wach zdecydowanie szybszy od poprzedniego lidera tego wyścigu. Jeszcze błąd Kalbarczyk popełnia na wyjściu z ostatniego zakrętu. Czy coś się zmieni? No będziemy musieli tę sytuację obserwować. Także z tyłu Prędkiewicz i Andrzejewski, tak jak już wcześniej zaobserwowaliśmy. No i za Andrzejewskim, jak widzimy, Mateusz Ziubiński, który również chciałby jakąś dobrą pozycję tutaj zająć. Walka między pozycją 14, 15, 16, 17. Bardzo ciasno teraz. No i Roszak wypada z toru, ale bok w bok dalej mimo wszystko z Kacprem Michalakiem, który przecież startował z końca stawki, a już walczy o pierwszą czternastkę. No w tym momencie Michalak na 14 miejscu, no i dochodzi do kilku kontaktów. Tam Kaczmarkiewicz wydaje się, że też gdzieś tam zaliczył jakieś zderzenie z samochodem Roszaka. No i Roszak dostaje w tył teraz, no i wyeliminowany także Kaczmarkiewicz z tej walki. Na pewno wściekły jest w tym momencie Patryk Roszak, no i no oberwał jeszcze tutaj na samym wyjeździe sprawca tego zdarzenia. Patryk Roszak tutaj ma, no ma pewne prawo do tego, żeby być wściekłym, bo zdecydowanie nie zasłużył na takie rozwiązanie tej walki, no ale takie rzeczy również się zdarzają. Tymczasem może już dojść do jakiegoś ataku na miejsce 13, bo Michalak widzimy atakuje, ale zostawił Sandak mu miejsce, także do kontaktu tam by nie doszło. Gdyby Sandak pojechał nieco ciaśniej, to już wtedy oglądalibyśmy kolejną kolizję między zawodnikami. No i czy będzie późniejsze dohamowanie? Tak jest, Michalak próbuje, dochodzi do kontaktu, no i na wszystkim świetnie korzysta Damian Sielski, który wskakuje teraz na miejsce 13, a dopiero co jechał 15 i w zasadzie jedyne co mogliśmy oglądać w jego wykonaniu to łzy, które gdzieś tam ściekały po kasku, a teraz może się cieszyć z tego, że wyszedł tutaj na tym manewrze o wiele lepiej od swoich rywali. Sandak spada na miejsce 15. Nie dość, że lekko uszkodzono mu samochód, tak jeszcze stracił dwie pozycje, więc tutaj może być podwójnie wściekły. A Kacper Michalak w zasadzie nic na tym nie skorzysta, bo tak czy tak zostaje na 14 miejscu. A tutaj już walka o to miejsce numer 2. Kalbarczyk wydaje mi się, że znalazł to tempo, które jest tym razem nieco bardziej stałe. No ale tak czy tak Tomasz Wach jedzie przy nim jak przyklejony. Wielkie różnice między nimi, bo około 0,3 w zasadzie w tym momencie. No teraz ta różnica zwiększyła się do 0,5 sekundy. No i także z tyłu mamy walki, bo też podobne różnice między Andrzejewskim a Ziubińskim. Andrzejewski, który cały czas jedzie przecież w kanapce Scuderii Komandante, no, na pewno główny kierowca zespołu Jaszczurek w takiej sytuacji nie chciałby się znaleźć sezon temu, dwa sezony temu, no i na pewno nie teraz. Chrome Lizards, które w zasadzie cały czas gdzieś tam pojawiało się nam na tych najwyższych stopniach
jeśli chodzi o końcowe pozycje w wyścigach, bo bardzo często Home Lizards widzieliśmy przecież na podium, czy to w sezonie drugim, czy w trzecim. Teraz Paweł Andrzejewski na pozycji szóstej i to na pewno spowoduje pewien niesmak w garażu tego zespołu. Tymczasem Jakub Kalbarczyk, Tomasz Wach bardzo blisko teraz i czy będzie jakiś atak tutaj ze strony Tomasza Wacha, czy będzie opóźnione do hamowania. Mniej więcej w tym samym momencie kierowcy zdecydowali się depnąć pedał hamulca. No i jak widzimy, nie dzieje się nic, a dzięki temu Szymon Frelik odjeżdża od reszty. No podobna sytuacja tutaj, co właśnie wcześniej między Kalbarczykiem a Frelikiem. Tomasz Wach zdecydowanie blokowany przez Kalbarczyka, no ale już nie może nic z tym zrobić. Mateusz Jobiński za Andrzejewskim, tutaj dosyć podobnie wygląda ta sytuacja. No i Michalak, Sandak, Sielski to jest walcząca trójka teraz o pozycję 13. Kacper Michalak jednak zdołał wyprzedzić tutaj Sielskiego, który spadł na 15. lokatę, ale nie wiemy, co tam się dokładnie stało. Teraz bardzo małe różnice. No i wjazd teraz na prostą, start, meta. I Paweł Andrzejewski teraz bardzo blisko Prędkiewicza. I czy to się skończy jakimś manewrem wyprzedzania? Andrzejewski po zewnętrznej ustawiony i Ziubiński skorzysta na tym chyba najlepiej. Andrzejewski zdecydowanie wywieziony, no bardzo, bardzo źle potraktowany teraz przez zespół Scuderii Comandante, bo spadł na siódme miejsce, skorzystał na tym, tak jak mówiłem, Mateusz Ziubiński, który jest już piąty, a w tym momencie to Prędkiewicz najprawdopodobniej będzie blokował Andrzejewskiego, chyba że jeszcze dojdzie tutaj do zamiany pozycji, bo bok w bok teraz Andrzejewski tym razem po wewnętrznej, więc mógłby w jakiś sposób się odwdzięczyć za poprzedni manewr, wywieźć w jakiś sposób Prędkiewicza, no i kontakt, Prędkiewicz poza torem ląduje. I gdzie wyjedzie na tor? Czy to będzie przed Szwajkowskim, czy za Szwajkowskim doszło tutaj do zamiany pozycjami. Kasper Michalak i Damian Sielski, no tutaj się za dużo mimo wszystko nie dzieje. Paweł Andrzejewski, czy jest uszkodzony, tego nie wiemy, możemy podejrzewać ewentualnie, że coś się dzieje z jego samochodem. Daniel Stepkowski teraz bardzo blisko jego, 0,4 sekundy między nimi, teraz 3, bo napędza się za tylnym skrzydłem, ale także walka między Prędkiewiczem a Szwajkowskim, no i bok w bok teraz Andrzejewski, chyba doszło tam do kontaktu, a tutaj już ta walka wygląda nieco bardziej spokojnie, no ale mimo wszystko trwa dalej. Czy Andrzejewski odjedzie od Stepkowskiego? No zobaczymy, jeszcze trochę czasu mają tutaj panowie na ewentualne manewry wyprzedzania. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kalbarczyk teraz rozpoczyna kolejne okrążenie. No i jeśli patrzył w lusterka na poprzednich okrążeniach, patrzy też teraz, to już do tego widoku zdecydowanie mógłby się Kalbarczyk przyzwyczaić, bo Tomasz Wach cały czas znajduje się za jego tylnym skrzydłem. W zasadzie nie zauważyłem żadnej sytuacji, kiedy Tomasz Wach byłby nieco dalej i musiałby nadrabiać. Więc no tutaj dla Kalbarczyka ciężkie zadanie, aby jednak do mety dowieść to drugie miejsce, a lider tego wyścigu już 4,5 sekundy przewagi nad resztą stawki.
Paweł Andrzejewski, teraz walka z Danielem Stepkowskim. No i no, też bardzo blisko są ci zawodnicy. Teraz wydaje mi się, że trochę zarzuciło Andrzejewskim. Lider tego wyścigu zdecydowanie nie ma teraz nic do roboty. Odjechał już znacznie od Kalbarczyka. Frelik tutaj z największymi szansami na zwycięstwo. Nie sądzę, żeby jakiś błąd ten kierowca popełnił. Nie wydaje mi się, aby doszło do jakiejś katastrofy w wykonaniu Frelika. No i Stepkowski teraz atakuje Andrzejewskiego, jest późniejsze do hamowania, bardzo mało to miejsca i zarzuca Andrzejewskim i świetnie wykorzystuje to Stepkowski. Andrzejewski spada teraz na pozycję szóstą, ale teraz no lepszy wyjazd zaliczył, wydaje mi się, cały czas panowie bok w bok, no i mamy walkę o szóstą miejsce podczas wyścigu w Austrii. No i Stepkowski jednak pozycja szósta, Andrzejewski spada. No wydaje mi się, że nie może znaleźć tempa po tamtej kolizji z Markiem Prędkiewiczem. Kacper Michalak, przypomnijmy, przecież start z samego końca stawki, z ostatniej linii. No i walczy o miejsce 13. Na tej pozycji 13 był jakiś czas temu, ale przez błędy te lokatę niestety stracił. Tak czy tak dalej jest w grze, dalej jest w gazie. Wyjazd lekki poza tor. No i kolejny. Być może odnotują to sędziowie. Bardzo mała różnica teraz między Wachem a Kalbarczykiem. Czy to będzie ten moment, kiedy zmieni się kierowca na pozycji drugiej, po zewnętrznej tym razem próbuje Wach i zarzuca teraz jego samochodem, ale ostatecznie tutaj do zamiany jakiejkolwiek nie dochodzi. Tomasz Wach zostaje na miejscu trzecim. Alex Rogoza, czwarta pozycja, walka z Dziubińskim. Nie spodziewaliśmy się, myślę, tego na samym początku wyścigu, że Dziubiński będzie miał na tyle dobre tempo, żeby dojechać do czwartego miejsca, a już widzimy go na naszych ekranach. Jechał tam za samochodem Pasieki. Także Alex Rogoza za moment będzie prawdopodobnie miał pewną pracę do wykonania. Tą pracą będzie blokowanie aktualnego mistrza PLS. Bakuniak tutaj liderem konwoju za pozycją 15, ale niestety dosyć spore lagi teraz. Mamy problemy z internetem. Ale to może postarajmy się zignorować. Bok bok teraz z Bakuniakiem. Wjazd w zakręt numer 1 i Sielski teraz wskakuje przed Bakuniaka. Kaczmarkiewicz napędza się teraz za Bakuniakiem właśnie. No i będzie to atak do kolejnego zakrętu. Późniejsze dohamowanie teraz. I Bakuniak no zdecydowanie tam wywieziony, nie tylko przez Kaczmarkiewicza, ale także przez Michała Tukaja. Michał Tukaj tam nie pozwolił, aby była jakaś zamiana. Powracamy do ścigania na ostatnie minuty tego wyścigu, 3 minuty 50 sekund
do zakończenia rywalizacji. No i Frelik, jak widzimy, dalej na prowadzeniu tego wyścigu. Tomasz Wach, udało się tutaj wyprzedzić Kalbarczyka. Szkoda, że tego nie widzieliśmy. A Ziobiński wyprzedził z kolei Aleksa Rogozę. Także trochę się pozmieniało na tych pozycjach. No a z tyłu ta sytuacja wydaje się, no, uspokoiła się zdecydowanie. No i kolejne problemy z połączeniem niestety. Powracamy po raz kolejny. No niestety napotkały mnie kolejne problemy, jeśli chodzi o połączenie z internetem, ale na szczęście wyniki tego wyścigu będziemy mogli zobaczyć. Już zakończył się czas, jeśli chodzi o ten wyścig. Frelik na prowadzeniu, no a Kalbarczyk w tym momencie walka z Ziubińskim, i to Ziubiński skakuje na miejsce numer 3, także świetna jazda kierowcy Scuderii Commandante, ale Rogoza jeszcze walczy tutaj po zewnętrznej, będzie próbował, dochodzi do kontaktu teraz między tymi kierowcami i cały czas, no, z poślizgiem tam lekko Rogoza, cały czas po wewnętrznej Ziubiński tutaj powinien zamknąć, no i Stepkowski jeszcze próbuje wskoczyć tam na podium, walczy teraz z Rogozą po zewnętrznej, powinien być szybszy zdecydowanie od kierowcy Miodu Pszczelego. No i problemy teraz. Stepkowski wypada z toru. Wypada z toru. Czy Andrzejewski tutaj wyprzedzi tego kierowcę? No, nie udało się. Szymon Frelik wygrywa wyścig numer 1 o Grand Prix Austrii. Świetna jazda tego kierowcy. No, pokazywał się wyśmienicie od samego początku dzisiejszych zmagań. No i nie dało się tego zrobić lepiej. Tomasz Wach na miejscu numer 2, trzeci Kalbarczyk, później Ziubiński, Rogoza na pozycji 5. Stepkowski 6, 7 Paweł Andrzejewski, później Michon, Szwajkowski oraz Guzowski. Tak wygląda pierwsza dziesiątka. No i Bączki jeszcze kręci Frelik. Ma zdecydowanie z czego się cieszyć. No i jeszcze, no, nie jest w zasadzie jedynym kierowcą, który tutaj kręci bączki, bo widzimy także Kalbarczyk. Mimo to, że nie udało się zakończyć dzisiejszej rywalizacji na miejscu numer 1, bo przecież świetnie wystartował, prowadził w tym wyścigu przez dłuższy czas, tak, no, zadowolony mimo wszystko jest. No i, no, możemy być zadowoleni razem z nim. Jeszcze mała kolizja na sam koniec. Przed nami wyścig numer 2, 20-minutowy. No i zobaczymy, kogo tam uda się zobaczyć na najwyższym stopniu podium. Zapraszam na krótką przerwę. I oczywiście kolejny wyścig, który już za moment. Rozpoczynamy wyścig numer 2. Wyścig numer 2, oczywiście 20 minut przed nami. Pierwsza dwunastka, klasycznie jak w polskiej lidze sim racingowej, odwrócona w stosunku do wyników wyścigu numer 1. Po raz kolejny 22 kierowców na starcie do tego wyścigu. No i myślę, że możemy zobaczyć, kto wystartuje z pierwszych pól. Na naszych ekranach oczywiście Szymon Frelik, czyli zwycięzca poprzedniego wyścigu. No a Kacper Michalak z pole position tym razem. Mateusz Kulesza drugie miejsce, trzeci Mateusz Guzowski, no i czwarty Patryk Szwajkowski, później Norbert Michon, Paweł Andrzejewski, Daniel Stepkowski, Aleksander Rogoza. Kolejne linie to Mateusz Ziubiński, Jakub Kalbarczyk, Tomasz Wach i Szymon Frelik. To jest właśnie ta odwrócona pierwsza dwunastka. No i właśnie w takiej kolejności ci kierowcy rozpoczną dzisiejszy wyścig. Pozostali kierowcy ruszą z takich pól, na jakich skończyli wyścig numer 1. No i czy Kacper Michalak zdoła wygrać
sprint. Oczywiście też należy wspomnieć, że ten sprint jest punktowany nieco inaczej, bo zwycięzca otrzymuje nie 25, a 15 punktów i punktuje nie pierwsza 15, a pierwsza 10. Michalak już na swoim polu startowym, Kulesza na naszych ekranach, Guzowski już dojeżdża razem ze Szwajkowskim. Także czekamy, chyba mała kolizja między Ziubińskim a Pawłem Andrzejewskim, wydaje mi się. A nie, między Danielem Stepkowskim a Mateuszem Ziubińskim. No ale zaczynamy. Już to okrążenie formujące się zakończyło. No i ruszają kierowcy, zapalają się też czerwone światła. Kto najlepiej wystartuje do tego wyścigu? Wyścigu numer 2 Kacper Michalak. Zdecydowanie świetny start i obroni pozycję numer 1 na pierwszym zakręcie. Guzowski teraz świetnie wybronił się przed Kuleszą. Szwajkowski pozycja 4. Ten start bardzo spokojnie. No i czy Szwajkowski teraz zaatakuje Kuleszę? Jedzie teraz za tylnym skrzydłem, bok w bok teraz, w zakręt, no i dochodzi do małego kontaktu między tymi kierowcami, no i nici z tego ataku tak naprawdę, bok w bok, także Stepkowski, Paweł Andrzejewski, no świetna walka tych kierowców, Ziubiński próbuje teraz objechać ich dwóch we trójkę w jeden zakręt, teraz będą jechać. Jak sobie poradzą ci zawodnicy? No niewiele miejsca tutaj i odbił się Stepkowski i ląduje teraz na trawie. Powraca do wyścigu, ale na ostatniej pozycji. Kulesza cały czas walczy ze Szwajkowskim. No i tutaj dosyć potężny ten konwój, problemy także Ziubińskiego, ale on wskoczył przed momentem na pozycję numer 6. Więc no świetnie wykorzystał tę słabszą formę rywali akurat na tym pierwszym okrążeniu i poza torem Aleks Rogoza. Poza torem Jakub Kalbarczyk, przepraszam oczywiście. No i Kacper Michalak jako pierwszy kończy okrążenie numer 1, 18 minut 20 sekund przed nami. Tym razem walka toczy się nieco głębiej w stawce, bo od pozycji siódmej, od Pawła Andrzejewskiego dopiero zaczyna się ta walcząca stawka. No i dochodzi do kontaktu Kalbarczyk. Teraz być może uszkodził sobie przednie skrzydło przez to uderzenie w Rogozę. No świetnie tutaj panowie jadą. Oby jak najdłużej ta walka się utrzymywała. No i teraz Rogoza z Andrzejewskim bok w bok. I Rogoza tutaj powinien mieć o wiele słabsze wyjście. Mimo wszystko następny zakręt powinien być jego. Może przycisnąć trochę do wewnętrznej Andrzejewskiego. No i to wyprzedzanie oczywiście udane. Andrzejewski spada teraz na miejsce ósme. Może jeszcze go wyprzedzi Kalbarczyk. No zamyka mu tutaj drogę, więc tutaj żadnych zmian nie powinno być. No i zwycięzca pierwszego wyścigu na 12 pozycji teraz spada bardzo daleko. Wyprzedził go przed momentem Roszak. Także Tomasz Wach. No i Sielski już na jego plecach. No i kolejny błąd popełnia teraz Szymon Frelik i spadnie poza pierwszą dwunastkę. Damian Sielski wskakuje właśnie do niej. No i walka jeszcze na pozycji numer 1. Kacper Michalak z Guzowskim. No i wybronił się kierowca. Kierowca, który przecież startował, przypomnijmy, z ostatniej pozycji do pierwszego wyścigu, a teraz jedzie po zwycięstwo w sprincie, więc no może tutaj będzie nawet walczyć o tytuł kierowcy dnia. I co się dzieje tutaj z tyłu, bo w kanapce w tym momencie jest Tomasz Wach, w kanapce złożonej przez Andrzejewskiego oraz Rogozę. Patrzy na to wszystko Patryk Roszak i najprawdopodobniej nie dowierza, próbuje teraz skorzystać na tym, co się dzieje u rywali. Paweł Andrzejewski wypada z toru podobnie jak jeszcze wcześniej Daniel Stepkowski, no ale tutaj w poprzek toru będzie musiał powrócić tak, żeby rywalom nie przeszkodzić. Spada na ostatnie miejsce, a Guzowski musi bronić się przed Szwajkowskim, mimo to, że wcześniej przecież walczył o pozycję lidera z Michalakiem.
Patryk Roszak, 9. pozycja w tym momencie. Rogoza na miejscu 8. Za Roszakiem Tomasz Wach. I bardzo szeroki wyjazd Szymona Frelika. Kolejny szeroki wyjazd taki w zakręcie ostatnim. I czy będzie atak do T1 po zewnętrznej ustawiony Szymon Frelik? No nie, tutaj nie ma mowy o żadnym ataku, ale za to o wiele lepsze wyjście teraz Frelika i powinien wyprzedzić go jeszcze na tej pochyłej prostej. Po zewnętrznej ustawiony Szymon Frelik i dochodzi do kontaktu między nim a Tukajem. Tukaj spada za to za Prędkiewicza, być może wyprzedzi go także Maciej Sandak. No nie, tutaj już jest zdecydowanie za daleko, ale no jest bardzo gorąco. Szwajkowski tymczasem wyprzedzany przez Kuleszę. No i ten atak udany, zdecydowanie Ziubiński już jest bardzo blisko. No ci panowie czekają tylko na swoje wzajemne błędy. Tego miejsca na wyprzedzanie tym samochodem jest dosyć sporo, dosyć sporo zakrętów może być używanych do wyprzedzenia, ale trzeba to wyprzedzanie też sobie wypracować. No a na pewno nie wypracowuje tego Kulesza, który przed momentem poza tor wyjechał i jeszcze raz. Także Szwajkowski za moment może spróbować w jakiś sposób go wyprzedzić. Ziubiński również tutaj oczekuje swojej szansy, no ale z tego nic nie ma. Kulesza po raz kolejny poza torem. Na pewno zainteresują się nim sędziowie. No i teraz poza torem Ziubiński, próbując wyprzedzać Szwajkowskiego i Kuleszę po wewnętrznie ustawionym zawodnisku Derek Komandanta, ale to Szwajkowski wyprzedza Kuleszę jako pierwszy. No i nie dopuścił do tego ataku Ziubińskiego, który tylko o jedną pozycję awansował, a do Szwajkowskiego, do pozycji Szwajkowskiego nie miał żadnego wstępu, ale może teraz skorzysta na lepszym wyjeździe. No i o wiele lepiej tutaj wychodzi Ziubiński, także skakuje na miejsce numer 3 i już dalej powinien bezproblemowo swoją pozycję odrobić. Bardzo dobra jazda tego kierowcy, a z tyłu Patryk Roszak bardzo blisko Tomasza Wacha na jego celowniku, no i Stepkowski obok Macieja Sandaka. Bardzo mała różnica między tymi kierowcami. Też może Stepkowski o jakieś wyprzedzanie tutaj się pokusić i będzie próbował przed ostatnim zakrętem. Czy będzie późniejsze dohamowanie? No niezbyt, ale Maciej Sandak teraz powraca na tor i no to ten powrót no nie był regulaminowy, to oczywiste. No i też jakieś pretensje na pewno mógłby mieć tutaj Daniel Stepkowski. Jeszcze walka z tyłu stawki, bardziej Bukawlikowski. Bardzo słaby wyjazd z ostatniego zakrętu i wyprzedzany teraz przez Kaczmarkiewicza oraz Kominka. Jeszcze Andrzejewski tutaj zaliczył kontakt dwoma kołami z samochodem Gawlikowskiego. A Michon teraz tuż przy Kuleszy czeka na jakiś błąd Kulesza. Jeszcze przed momentem jechał po podium, a teraz musi walczyć o utrzymanie się w pierwszej dziesiątce. Co prawda jest aktualnie na 5. miejscu, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Kulesza na wysokiej pozycji tego wyścigu nie ukończy, bo za nim pojawiają się coraz to kolejni szybsi od niego zawodnicy. No i widzimy Michał, Kalbarczyk, jeszcze dalej jest Roszak, Wach, ale oni tracą nieco więcej, więc ewentualnie do tej walki będziemy powracać. No i widzimy Michał teraz wyprzedza bez żadnego problemu Kuleszę. No być może jakieś problemy ma Kulesza w tym momencie z samochodem, jakieś uszkodzenia. Kalbarczyk teraz najprawdopodobniej wykorzysta ten bardzo szeroki wyjazd Kuleszy poza tor. Kulesza już w tym momencie na pozycji 6. A Szymon Frelik teraz w walce z Wachem, ale no maksymalnie w tym momencie na 11. pozycję może sobie pozwolić ten kierowca.
Halbarczyk teraz tuż, tuż za Kuleszą. Czy to będzie ten zakręt? Jest późniejsze dohamowanie, ale nie miał się tam gdzie wcisnąć i błąd popełnia Kulesza i ściąga ze sobą Kalbarczyka, wypycha go poza tor, więc teraz to Kalbarczyk będzie musiał walczyć o utrzymanie w pierwszej dziesiątce. Bo ten jego wyjazd z zakrętu był naprawdę bardzo słaby, no ale nie mógł tam nic innego zrobić, depnął na pewno pedał hamulca, a i teraz bardzo szeroki wyjazd, traci teraz pozycję, Kalbarczyk spada na miejsce dziewiąte, jeszcze tutaj mała potyczka z Aleksem Rogozą, który no zaliczył z tym kierowcą kontakt i kolejne problemy teraz Kalbarczyka, jego samochód buja się, jakby jechał po lodzie. Frelik teraz próbuje wyprzedzić tego kierowcę i to jest atak udany, Kalbarczyk wypada poza pierwszą dziesiątkę. Kalbarczyk w tym momencie poza punktami. Mimo wszystko, że mimo to, że przecież walczył o top 5. Teraz Frelik, bardzo szeroki wyjazd. No i tymi szerokimi wyjazdami będą na pewno się interesować sędziowie. Bok teraz z Frelikiem. Także może o ten jeden punkt ci chociaż tym razem Kalbarczyk powalczyć. No i do tej jeden po wewnętrznej ustawiony. I ten manewr, czy będzie udany? No, wykorzystuje Frelik swój szerszy wyjazd. A Kalbarczyk przed momentem zajczył mały kontakt i troszeczkę zarzuciło jego samochodem. No, zdecydowanie tutaj z przodu raczej ustawiony Kalbarczyk. To on kontroluje tę sytuację, tę walkę. A tymczasem walka o miejsce trzecie, bo Szwajkowski bardzo blisko Guzowskiego. Guzowski w tym momencie na podium. Bardzo dużo się dzieje. Akurat sprinty mają to do siebie, że dzieje się naprawdę bardzo sporo. Zdecydowanie tutaj pikanterii dodaje to, że ta pierwsza dwunastka jest odwracana. Patryk Roszak za Wachem, ale przed Rogozą. Bardzo mała różnica między Sielskim a Prędkiewiczem, który no, zalicza spadek teraz. A z tyłu widzimy walczą Tukaj oraz Stepkowski. Tukaj zdecydowanie z przodu, więc on powinien kontrolować ten przedostatni zakręt. Tukaj widzimy na miejscu 14. problemy jeszcze Stepkowskiego i poza torem Damian Sielski. I wykorzystuje to potknięcie Marek Prędkiewicz. Tutaj jeden również, no dosyć ryzykownie tam próbował Michał Tukaj i poza torem Maciej Sandak, bok w bok ze Stepkowskim, no i też Szwajkowski, bardzo blisko Guzowskiego, no siedzi mu na tylnym skrzydle, czy to będzie atak na miarę podium w tym wyścigu, po zewnętrznej będzie ustawiony Szwajkowski do następnego zakrętu, obserwujmy tę sytuację, bo być może, no świetnie tutaj Szwajkowski, świetnie pojechał, podręcznikowo wykonany ten manewr, a wiemy zresztą, że ataki po zewnętrznej są dosyć, no nie to, że ryzykowne, ale trudne do wykonania. I tutaj Szwajkowski pojechał wręcz perfekcyjnie. Tomasz Wach, bardzo blisko Kuleszy. Kulesza aktualnie na miejscu szóstym, także... No, jeszcze chwilę temu nie liczył się, powiedzmy, w tej walce o czołowe pozycje, ale jednak to Kalbarczyk wypadł poza pierwszą dziesiątkę i jak na razie do niej nie wraca. No i po raz kolejny Kulesza wypada poza tor. Guzowski bardzo blisko odbicia swojej pozycji. Siedem minut do zakończenia drugiego wyścigu. Z tyłu widzimy, walczy teraz Rogoza z Frelikiem i dochodzi do kontaktu między tymi kierowcami. Wypchnięty Frelik teraz powraca na tor z przodu za to. No i nie zamierza oddawać swojej pozycji, mimo to, że był poza torem, no ale przecież został wypchnięty zdecydowanie. Więc tutaj Rogoza powinien rozumieć to, co się tutaj dzieje. Kacper Michalak, którego opuściliśmy jakiś czas temu, prowadzi nie od samego początku, bo przecież miał batalię z Mateuszem Guzowskim,
tak teraz no, jedzie samotny wyścig i też mamy wyjazd poza tor i tym też na pewno sędziowie się zainteresują. Kulesza bardzo blisko Sielskiego, Kulesza w tym momencie na 10 pozycji, no i jego samochód wręcz podskoczył, no i odbija się teraz od Patryka Roszaka. Kulesza spada na miejsce 12, wyprzedzony przez Tukaja, także najprawdopodobniej będzie wyprzedzony przez Stepkowskiego, tak się właśnie dzieje. Kulesza spada na miejsce 13, będzie próbował jeszcze odrobić swoją pozycję, no ale tutaj nie ma żadnego miejsca, jeszcze musiał odbić, tak, aby no, opanować swój samochód. Walka cały czas też toczy się o miejsce numer 3, ale tutaj już Guzowski no już powoli, wydaje mi się, traci kontrolę nad tym, co się dzieje. Już ponad pół sekundy straty do Szwajkowskiego. Sielski oraz Roszak, no tutaj walka jeszcze o miejsce 9, no i Patryk Roszak wbija się na wewnętrzną, ale no ale jednak ten atak do skutku nie dochodzi. Widzę, zostaje poprawiany na czacie bolid, nie samochód. No właśnie, samochód, nie bolid, ale to może jest dyskusja na inny raz. Michał Tukaj na 11 miejscu, Stepkowski 12, no tutaj też walka między tymi kierowcami i mam małe lagi. Szwajkowski bardzo blisko Ziubińskiego, więc być może zmieni się też sytuacja, jeśli chodzi o miejsce numer 2. Jest atak, późniejsze dohamowanie Szwajkowskiego, dochodzi do kontaktu teraz, uderzony w przód swojego pojazdu Ziubiński, no ale Szwajkowski tutaj obejmuje pozycję numer 2. I Ziubiński próbuje tutaj odwdzięczyć się za tamtą sytuację, po zewnętrznej teraz ustawiony, no i powraca na miejsce drugie. I tutaj Szwajkowski już nie ma nic do powiedzenia, też dosyć takim no, agresywnym manewrem popisał się przed momentem Ziubiński, też było małe uderzenie. Jednakże wszystko wróciło tutaj do normy. W wyścigu już nie jadą Kalbarczyk oraz Kominek. Kominek, co ciekawe, wycofał się dosyć niedawno. Za to Kalbarczyk około 2 okrążenia temu. Czy będzie jeszcze jakaś walka o miejsce trzecie? Tego czasu jest coraz mniej. Ci panowie oczywiście zdają sobie sprawę z tego, ile tego czasu zostało do samego końca. No i Szwajkowski. On może ten wyścig zakończyć na pozycji drugiej, o ile tutaj pokona mistrza sezonu trzeciego. Już przecież pokazywał się z przodu, troszeczkę ta walka była nieczysta, na pewno ci kierowcy będą mieli sobie trochę do wyjaśnienia po rywalizacji, czy to też spotka się z jakimiś decyzjami sędziowskimi, no to to oczywiście nieco później, już jak raczej ci kierowcy ochłoną. No i też sytuacja unormowała się, jeśli chodzi o pozycję kierowców. Minuta 40 do zakończenia sesji. Teraz Szwajkowski, świetna jazda po wewnętrznej, no ale po raz kolejny w ten sam sposób. Zbyt późne to dohamowanie, no i Ziubiński odbija z drugiej strony. Tym razem udało się nie
uderzyć w samochód Dziubińskiego, no ale musi się liczyć z tym Szwajkowski, że może wypaść poza podium w tym sprincie. A mimo wszystko tutaj Guzowski jakichś działań jednak nie podejmuje. Michał Tukaj za to musi bronić się przed Sielskim, przed Stepkowskim. Stepkowski przecież świetnie, w świetnym stylu pokazuje się w tym sprincie. I na pewno chciałby zakończyć ten wyścig numer 2 w pierwszej dziesiątce. Pół minuty do zakończenia tego wyścigu. No i ciekaw jestem, czy coś się jeszcze tutaj pozmienia, bo różnice między kierowcami no, wydają się zacieśniać, mimo to, że tego czasu zostało niewiele i już wyczuwają swoją ostatnią szansę zawodnicy. Kacper Michalak na pewno no, nie musi się tutaj obawiać straty pozycji, musi tylko te ostatnie kółko przejechać bardzo spokojnie. Tomasz Wach teraz bok z Norbertem Michonem. Walka o piąte miejsce po zewnętrznej. Teraz Wach ustawiony powinien mieć lepszy wyjazd. No i dochodzi do kontaktu między tymi kierowcami, ale Wach widzimy piąta pozycja, także udało się na tym ostatnim okrążeniu być na tej pozycji, numer 5. No i czy coś się zadzieje tutaj? Mateusz Dziubiński, no bezproblemowo tutaj powinien też dojechać na miejscu numer 2, chyba że popełniłby jakiś poważny błąd, na co się raczej nie zanosi. Zresztą Dziubiński to jest doświadczony kierowca w polskiej lidze sim racingowej. No i cóż, na naszych ekranach Kacper Michalak, kierowca, który nie pokazywał się w tym wyścigu zbyt często, ale zgarnia 15 minut ze sprintu. Kacper Michalak wygrywa wyścig numer 2 o Grand Prix Austrii. Świetna jazda tego kierowcy aż do samego końca. No i Mateusz Dziubiński, jest pozycja druga. Szwajkowski kończy na trzecim miejscu. Także tak wygląda pierwsza trójka. Później Guzowski, Tomasz Wach, Norbert Michon, Rogoza, Prędkiewicz, Roszak, Michał Tukaj. Tak wygląda punktowana dziesiątka. Damian Sielski poza punktami jest pierwszym zawodnikiem, który nie zdobywa dzisiaj punktów. No i Kacper Michalak. Czy będą bączki? Próbuję dosyć niefortunnie tutaj poszło z tymi bączkami, ale są bączki, jest zwycięstwo w tym pierwszym weekendzie, tym pierwszym dniu wyścigowym. Świetna jazda i Frelika, i Michalaka dzisiaj. No szkoda, że nie dokończył tego okrążenia Michalak. Guzowski poza podium dzisiaj próbował tam, ale no, nie pokazywał się zbyt często w tej walce. No, bardziej świecili tutaj Szwajkowski oraz Dziubiński. No a Paweł Andrzejewski ostatni z tych kierowców, którzy wyścig ukończyli, ale też z najszybszym czasem wyścigu. Minuta 22.720 to jest rekord i Andrzejewski jest jedynym zawodnikiem, który zrobił czas podczas wyścigu numer 2 poniżej minuty 23, także też słowa uznania dla tego kierowcy. No i mamy ostatnie zjazdy. Świetny weekend dzisiaj, sporo walki. Mamy nieco odmieniony format, bo nie jeździmy na okrążenia, ale na minuty. Jeszcze tam jakiś mały wypadek w alei serwisowej, ale to nieważne. Już wszyscy zawodnicy znajdują się w swoich garażach. Dzień wyścigowy oficjalnie już zakończony. No i wyniki prezentują się tak jak po lewej w tabeli. Niestety nie mogę wyświetlić wyników całej sesji ponownie. Chociaż jeszcze będę próbował to zrobić. W każdym razie tak prezentują się wyniki. Dziękuję bardzo za dzisiejszy wyścig. Dziękuję bardzo, że mogłem go skomentować.
Zapraszam oczywiście na kolejny weekend, kolejny dzień wyścigowy, już 19 listopada będzie to Grand Prix Australii. Uwaga, na torze Mount Panorama, tor, którego jeszcze w polskiej lidze simracingowej nie było, no ale oczywiście miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. No i jedyne, co mogę jeszcze życzyć, to miłego wieczoru. Wyścig komentował Sławomir Hejki-Mrzkowski. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze raz za problemy z połączeniem internetowym, ale to niestety dzisiaj nie ode mnie zależało. Mam nadzieję, że następne razy będą nieco lepsze. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.